Dzień dobry Państwu. Nie namawiam Państwa do takiej jazdy karkołomnej. Namawiam Państwa do jazdy spokojnej, bezpiecznej, przyjemnej, ale jednocześnie szybkiej. Ten samochód, który w tej chwili tutaj widzimy, jest to samochód marki Ford Sierra Cosworth RS z napędem na tylne koła. Co to znaczy? W zasadzie większość kierowców wie. Napędzane są tylne koła. Te samochody, również tego typu jak ten, są z napędem również na cztery koła. Ten egzemplarz, który przedstawiam, jest z napędem na koła tylne. Samochód wizualnie z zewnątrz w zasadzie niczym się nie różni od samochodu seryjnego. Rzeczy bardziej ciekawe, techniczne rozwiązania, nowoczesne rozwiązania, które są bardzo potrzebne w samochodach sportowych, w takich samochodach jak ten, są ukryte pod maską silnika, pod maską bagażnika, pod podwoziem i tak dalej. Zaczniemy może te wszystkie po kolei, te wszystkie nowinki techniczne tutaj przedstawiać. Zacznijmy może od komory bagażnika. Tu już widzimy od razu wielkie zmiany. Nie ma miejsca na walizkę, na torbę, na bagaż. Jest takim dużym obiektem, który się rzuca od razu w oczy, jest koło zapasowe. Koło zapasowe jest zamocowane na specjalnych paskach, które można błyskawicznie poluzować, wyjmując koło w wypadku jakiejś awarii. Dalej widzimy te wszystkie blachy aluminiowe. To nic innego, jak to są obudowy pomp paliwowych w podłodze. Tu natomiast obudowa zbiornika paliwa. Zbiornik paliwa pod tymi blachami aluminiowymi jest wykonany z specjalnej masy gumowej. Wypełniony z taką gąbką. Można to porównać do gąbki normalnej, tradycyjnej gąbki z dużymi porami. Dlaczego akurat tak jest, a nie inaczej? Te zbiorniki po prostu są bezpieczne. Są bezpieczne dlatego, że w razie jakiegoś uszkodzenia zewnętrznego paliwo z tego zbiornika nie rozbryzguje się na boki. Po prostu może tylko wypłynąć. Są tutaj dwie pompy paliwowe, które mogą pracować razem, mogą pracować osobno. Włączanie tych pomp paliwowych odbywa się za pomocą włącznika jednego lub drugiego. I są filtry paliwowe. Filtr jeden, filtr drugi. Te filtry paliwowe pracują jednocześnie i mogą pracować również osobno. Są wszelkiego rodzaju w zasadzie możliwości, żeby stworzyć dwa obiegi niezależne. A jednocześnie może to pracować, całe te dwa obiegi mogą pracować jednocześnie razem. Ta duża butla to nic innego, jak to jest butla wypełniona specjalnym płynem gaśniczym halonem. Włączanie systemu gaśniczego, o którym zaraz może więcej powiem, odbywa się za pomocą przycisku. Odbywa się to po prostu za pomocą elektronicznego przycisku, który zostanie uruchomiony przez kierowcę lub pilota i w tym momencie cały halon zostanie wypełniony w karoserii, w komorze silnika, ponieważ dwie dysze, za pomocą dwóch dysz ten halon przepływa z tej butli do tych punktów bardzo ważnych w czasie ewentualnie jakiegoś nieszczęścia. Następny szczegół, który tutaj za chwilę zobaczymy, to jest pomieszczenie na akumulator. Jest to pomieszczenie całkowicie w zasadzie hermetycznie zamknięte za tą osłoną aluminiową. Otulinie odpowiedniego materiału miękkiego znajduje się akumulator, przytwierdzony na stałe do podłogi bagażnika. Jak wiemy, że w czasie różnego rodzaju wypadkach czy jazdy po karkołomnych zakrętach, dziurach, akumulator może się odkręcić, może popękać. Dlatego jest taka skrzynka zrobiona hermetycznie szczelna, po to, żeby po prostu nie było żadnej możliwości wypłynięcia, zwarcia i wszelkich innych usterek związanych z prądem, elektrolitem i tak dalej. Takim bardzo ważnym szczegółem, który rzuca się w oczy w tym samochodzie, są pałąki, czy rury, jakkolwiek to nazwać. W każdym razie są to elementy bardzo potrzebne w samochodach rajdowych. To służy po to, żeby karoseria nie uległa w czasie wypadku wielkiej, powiedzmy, znacznej deformacji. Chodzi tu głównie o to, żeby po prostu ciała kierowcy i pasażera nie były uszkodzone poprzez pogięty dach, drzwi, progi czy coś tam innego. Te rury są przyspawane na stałe do karoserii. One przenoszą wszelkie obciążenia, czyli zapobiegają złamaniu się samochodu.
gdy te wszystkie punkty, które przenoszą największe obciążenia, są połączone w środku jeszcze tymi stalowymi rurami. Te rury, gdybyśmy mogli kawałek wyciąć i sprawdzić na jakimś urządzeniu, to one działają jak stal reserowa. One się wygną jak łuk i wrócą z powrotem do pozycji zero. Są specjalne materiały użyte do konstrukcji tego typu. W tym samochodzie taką rzeczą wystającą i rzucającą się w oczy to jest tylny spoiler. Ten spoiler w zasadzie porównywalny jest do statecznika w samolocie. Odgrywa tutaj niebagatelną rolę. Przy większych szybkościach, powyżej 100 na godzinę, powoduje lepsze trzymanie się tego samochodu na wierzchni. Również taki szczegół w zasadzie drobiazg, detal, ale warto o nim również parę słów powiedzieć. Zbiornik paliwa. Normalny zbiornik paliwa ma wlew paliwa otwierany, wyjmowany, odkręcany. Tu natomiast jednym ruchem wystarczy podnieść tylko dźwignię, przekręcić w bok, wyjąć korek paliwa i rzucić go po prostu. Nie upadnie na ziemię, jest zaczepiony na lince, która jest taką pamięcią, nawet jak kierowca czy serwis zapomni korek ponownie zamknąć. Uderzenie tego korka w karoserię tego samochodu da znać o sobie. W komorze silnika jest pełna rewolucja, jeśli chodzi o przeróbki różnego rodzaju. Takim największym szczegółem, który rzuca się w oczy, jest turbina. W tych samochodach Ford Sierra Cosworth turbiny są umieszczone wysoko, tuż pod maską, przy otworze w masce. Powoduje to po prostu lepsze chłodzenie tego urządzenia. Turbiny w czasie pracy osiągają bardzo wysokie temperatury. Temperatura spalin dochodzi do 1000 stopni. Temperatura spalin. Turbiny są po prostu białe. Białe, tak nagrzane do takiej temperatury, są w zasadzie przezroczyste. W nocy widać nawet wewnętrzne części turbiny. Wydawałoby się, że to jest po prostu bajka. Filtr oleju w każdym samochodzie seryjnym jest zamocowany przy silniku, bezpośrednio przy silniku. Tu natomiast jest zupełnie w innym miejscu, na zewnątrz, oparty, przymocowany do wzmocnienia bocznego. Po pierwsze, jest bardzo dobry dostęp do tego filtra, a najważniejszą rzeczą jest to, że dodatkowe jest chłodzenie oleju, bo ten filtr jest z dala od silnika i jest chłodzony poprzez powietrze wpadające przez nieszczelności atrapy przedniej, reflektora. Są tu różnego rodzaju wejścia pod maską, które ochładza przewody i filtr olejowy, bo temperatura oleju w tych samochodach jest bardzo wielka, osiąga nieraz temperaturę 180 do 200 stopni. Takimi elementami, które się rzucają tu w oczy pod maską silnika, są znowu rury. Ta rura niebieska w zasadzie nie waży nic, zero wagi. Zrobiona jest z specjalnego materiału. Służy ona po to, żeby kopuły zamocowania górne zamocowania amortyzatorów przednich nie łamały się na skokach, przy jazdach szybkich po dziurach. Po prostu, żeby one nie schodziły do środka. Samochód seryjny tych rzeczy, tych elementów wzmacniających po prostu nie ma. Nie ma z uwagi na to, że samochodem seryjnym nie musimy jeździć, wręcz niewskazane jest jeździć po dużych nierównościach z dużymi szybkościami, tylko po prostu te nierówności przejeżdżamy wolno, spokojnie, oszczędzając samochód, opony, i po prostu przyjemnie nam się przejeżdża przez takie dziury wolniej. Natomiast w sporcie tej możliwości niestety nikt z nas nie ma. Musimy odcinek dany pokonać w jak najkrótszym czasie. I każda dziura, która jest na tyle, że można ją przeskoczyć, przejechać, nikt na nie po prostu nie zwraca uwagi. Naprawdę duże dziury, które powodują złamania mimo tych rur, mimo tych wzmocnień, mimo wszystko odpowiednie dziury złamią. Złamią samochód, uszkodzą oponę, tarcze koła. Te niestety trzeba zapisać w odpowiednim zeszycie przez pilota i pilot musi odpowiednią informacją ostrzec kierowcę, a w odpowiednim czasie po prostu te dziury ominie lub zwolni. Proponuję przejść teraz do wnętrza kabiny kierowcy pilota.
Tu na pierwszym miejscu od razu widzimy inne fotele, inne pasy i w zasadzie wszystko inne. Brak dywanów, brak tapicerki podłogowej, brak chodników, brak tapicerki dachowej. Dlaczego? Dlatego, że w razie nieszczęścia, w razie pożaru samochodu, te rzeczy, które mogą się spalić, są już wyeliminowane. O tych fotelach mówi się, że są to fotele lotnicze. Te fotele z fotelami lotniczymi nie mają nic wspólnego. A to dlatego, że są przede wszystkim bardzo głębokie. Są otwory na pasy, które przechodzą obok przez boczne ścianki foteli. Ja może zademonstruję wsiadając i zapinając pasy. Jest to bardzo uciążliwe, ponieważ trzeba się podnieść do góry, wyjąć jeden pas, przesunąć tłum w lewo, wyjąć drugi pas, wcisnąć się głęboko bardzo fotel. Pasy te, które widzimy, pasy sportowe, są zamocowane w 5 punktach. Pierwszy punkt jest zamocowany pod siedzeniem kierowcy. Jest tu otwór specjalny, przez który są przewleczone i zamocowane przy podłodze. Następny pas boczny, lewy i prawy, to są już 3 punkty. I przepraszam bardzo, ale to są naprawdę kłopotliwe zapięcie tych pasów. Następne pasy, 2 górne, zamocowane są za plecami w 2 punktach i zamocowane są wszystkie w centralnej klamrze, która zostaje uruchomiana jednym tylko ruchem. Zestaw wskaźników. Wyeliminowany jest w ogóle szybkościomierz. Szybkościomierz jest wyjęty dlatego, żeby po prostu się nie bać. Nie bać szybkości, którymi się podróżuje. W jakimś stopniu jest to prawda, ponieważ jak się nie widzi, ile się na godzinę jedzie, jest to po prostu jakoś w taki tam sposób człowiek lepiej to odbiera. Po prostu wydaje mu się, że jedzie ciągle wolno. Brak szybkościomierza, jest natomiast obrotomierz, jest wskaźnik temperatury oleju, temperatury wody, jest wskaźnik ładowania, woltomierz, jest wskaźnik poziomu paliwa, ilości paliwa w zbiorniku. Oprócz tego w tym samochodzie widać, że brakuje w ogóle kluczyków, brakuje stacyjki. Jest te urządzenie zastąpione 2 takimi drobnymi, prostymi urządzeniami, przyciskiem, którym można uruchomić rozrusznik i włącznik prądu. Podwozie tego samochodu jest zupełnie inne, różniące się jak znacznie od podwozia normalnego samochodu turystycznego. Pierwszym takim elementem, który się rzuca w oczy, to jest płyta, osłona. Osłona silnika, osłona zawieszenia przedniego, osłona skrzyni biegów. Jest to duży, duży element, który zabezpiecza te wszystkie układy od jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych. Tarcza hamulcowa jest dwukrotnie większa od tarczy normalnego w normalnym samochodzie. Jest grubsza, kilkakrotnie grubsza od tej tarczy seryjnej. Poza tym jest to tarcza wentylowana. Oczywiście w samochodach turystycznych, w dobrych samochodach turystycznych, wszystkie tarcze hamulcowe, przynajmniej przednie, są wentylowane. Ale tutaj te tarcze są zupełnie inaczej zbudowane. Każdy element w zawieszeniu jest wyeliminowany, jeśli chodzi o gumy. Wszystko tu jest na tak zwanych unibolach, czyli na takich łożyskach stalowych. Ktoś spyta dlaczego. Metalowe łożyska nie mają żadnych przekłamań po prostu. I kierowca odczuwa jakikolwiek zmianę między oponą a nawierzchnią. Poślizg lewy, prawy, boczny czy wzdłużny. Kierowca natychmiast to wyczuwa poprzez to, że nie ma tych elementów, które w jakiś sposób przekłamują. Skrzynia biegów w tym samochodzie jest skrzynią biegów specjalną, rajdową. W tej skrzyni biegów wyeliminowane są synchronizatory, tradycyjne synchronizatory, które powodują miękkie wkładanie, powiedzmy, biegów. Tutaj niestety każde włożenie biegów przez kierowcę odczuwa się w ręku. Jest to po prostu taki strzał, uderzenie w dźwignię, które powoduje włączenie biegów. Ta skrzynia biegów jest po prostu mocna, przynosi olbrzymie obciążenia.
zęby w tej skrzyni biegów są nieskośne, tak jak w normalnych skrzyniach biegów, są proste. Tylne zawieszenie również bardzo różni się od normalnego samochodu. Praktycznie nie ma nic tu wspólnego. Założenia są podobne, natomiast wykonanie, materiały, profile są zupełnie inne. Proszę zwrócić uwagę na wahacze. Wahacze są wykonane z specjalnego stopu lekkiego, jak bardzo mocne, mocniejsze od wahaczy stalowych, ale niestety dziesięciokrotnie droższe. To wszystko, co mówiłem o tym samochodzie, jest wykonane po to, żeby kierowca wraz z pilotem mógł pokonać odpowiedni odcinek specjalny w jak najkrótszym czasie i jak najbezpieczniej dobrnąć do mety i wygrać.